Witam Państwa serdecznie na wykładzie w ramach Dnia Odkrywców Kampusu Ochota. Startujemy z małym poślizgiem czasowym, ale to tylko dlatego, że te wykłady rzeczywiście bywają ciekawe. Jak się trafi gaduła wykładowca, jak mój poprzednik, to wtedy one są trwają nieco dłużej. A ja opowiem Państwu o ludziach wyjątkowych. Ludziach, którzy przez swoje odkrycia raz na zawsze zmienili naukowe spojrzenie na świat. Jednak trzeba pamiętać, że wszystkie kluczowe odkrycia z zakresu chemii jądrowej, czy chemii kwantowej, fizyki jądrowej przypadają na właściwie pierwszą połowę XX wieku, a więc na ponure lata II wojny światowej. No i ta cała wojenna machina nie oszczędziła także tych naukowców. Także opowiem o ludziach, którzy byli wyjątkowi, ale znaleźli się też w wyjątkowo trudnych czasach i w wyjątkowo trudnych sytuacjach. Poglądy na budowę materii inspirowały i ciekawiły człowieka od zawsze. Już 2400 lat temu grecki filozof Demokryt zastanawiał się, z czego składa się materia. Czy materia jest podzielna? Jeśli tak, to gdzie istnieje granica tego podziału? Taką najmniejszą niepodzielną cząstkę materii nazwał atomem, od greckiego słowa atomos, co znaczy niepodzielny. I o dziwo ten pogląd trwał przez bardzo długi okres czasu, bo dopiero w 1897 roku fizyk brytyjski J.J. Thomson stwierdził, że atom jest podzielny, czyli że składa się jeszcze z mniejszych części. Zaproponował nawet model atomu, zwany jako model ciastka śliwkowego, ponieważ według Thomsona, tak jak w cieście, ujemnie naładowane cząstki są osadzone niczym śliwki w cieście albo bakalie w cieście w takiej dodatnio naładowanej masie. Jednak już w 1908 Ernest Rutherford przeprowadził eksperyment, który polegał na bombardowaniu cienkiej złotej folii cząstkami alfa. I gdyby model Thomsona był prawdziwy, to te cząstki bez problemu powinny przez tą folię przejść. Jednak zaobserwowano coś zgoła innego. Część tych cząstek rzeczywiście przeszła przez folię, ale ich tor był znacząco odchylony. No ale część odbiła się od tej folii i wróciła do źródła promieniowania. Więc już było wiadomo, że model Thomsona jest nieprawdziwy, niesłuszny. Rutherford, analizując wyniki eksperymentu, powiedział: to chyba najbardziej niewiarygodne zdarzenie w moim życiu. To tak, jakby pocisk artyleryjski wielkiego kalibru wystrzelony w kierunku serwetki odbił się od niej i powrócił do strzelającego. Konsekwencją tego eksperymentu i jego wyników było sformułowanie atomu przez Rutherforda, w którym to dodatnio naładowana materia jest skupiona w centralnej jego części, w jądrze atomowym, natomiast ujemnie naładowane ładunki są zlokalizowane poza nim. Jednak już w 1913 roku Niels Bohr pogodził idee klasyczne z ideami kwantowymi i zaproponował nowy model atomu. I takim przełomową rzeczą, którą on wprowadził, było to, że elektrony mogą pozostawać na stałych, kulistych orbitach wokół jądra. Jednak już w 1925 roku Erwin Schrödinger sformułował nowy, kwantowy model atomu, według którego nie jest możliwe jednoczesne położenie, określenie położenia i pędu elektronu. Wszystkie elektrony są opisane za pomocą funkcji falowych i amplituda tej funkcji mówi nam o prawdopodobieństwie znalezienia elektronu wokół jądra. Więc tak wygląda ten najbardziej aktualny, kwantowy model atomu. Więc mamy trójkę wybitnych naukowców, wszystkich nagrodzonych Nagrodą Nobla. Najpierw Rutherford w 1908 za badania nad rozpadem pierwiastków i chemią substancji radioaktywnych. Później Niels Bohr w 1922 roku za badania struktury atomów oraz emitowanego przez nie promieniowania. Później Schrödinger w 1933 roku za pracę nad matematycznym sformułowaniem mechaniki kwantowej. Jak zauważacie Państwo, tutaj specjalnie jest jedno brakujące ogniwo. Ogniwo kluczowe z punktu widzenia odkryć, o których
przed chwilą powiedziałam, ale i kluczowe z punktu widzenia dalszej części wykładu. Mianowicie brakuje tutaj Wernera Heisenberga, który w 1932 roku otrzymał także Nagrodę Nobla za fundamentalny wkład w stworzenie mechaniki kwantowej. Także mamy czwórkę wybitnych badaczy. Co ciekawe, Niels Bohr był wychowankiem Rutherforda. Bohr z Heisenbergiem przez długi okres czasu pracowali i przyjaźnili się. Natomiast Schrödinger bezpośrednio współpracował z Heisenbergiem. Więc Heisenberg będzie kluczową postacią w dalszej części mojego wykładu. Jak widzicie, te odkrycia przypadają już na krótki okres przed wybuchem II wojny światowej. Właściwie jesteśmy na progu wybuchu II wojny światowej. Co działo się z Heisenbergiem po wybuchu wojny światowej, to będzie właściwie klucz całej sprawy. Jednak co wiemy o nim poza tym? Wiemy, że Bohra poznał jeszcze będąc studentem. Oni razem pracowali nad tak zwaną kopenhaską interpretacją mechaniki kwantowej. W 1927 roku właściwie odkrył kluczową dla współczesnych założeń chemii kwantowej i fizyki jądrowej regułę, zasadę, nazwaną na jego cześć zasadą nieoznaczoności Heisenberga, według której w przypadku cząstek o wymiarach porównywalnych lub mniejszych od średnicy atomu niemożliwe jest jednocześnie dokładne ustalenie ich położenia i pędu. Oczywiście Heisenberg zdawał sobie sprawę, jak kluczowe jest to odkrycie. Miał powiedzieć: miałem uczucie, że patrzę przez powierzchnię zjawisk atomowych na leżące przed nią podłoże o zadziwiającej wewnętrznej urodzie. Za to odkrycie dostał w 1932 roku Nagrodę Nobla. Bez niego niewiele rzeczy, które dzisiaj są naukowo opisane, scharakteryzowane, nie byłoby możliwe. Schrödinger bez tego odkrycia też nie byłby w stanie sformułować swojego modelu atomu. A dalej wybucha wojna. I teraz co my wiemy o Heisenbergu, co robił, co się z nim działo po wybuchu II wojny światowej? Na pewno nie zdecydował się na emigrację, ale jako rodowity Niemiec nie miał ku temu powodów. Dla porównania Niels Bohr, którego matka Ellen Adler pochodziła z bogatej żydowskiej duńskiej rodziny, która miała koneksje w świecie bankowości i w świecie polityki, nie mógł kontynuować kariery w Niemczech. Heisenberga ten problem ominął, ale na pewno nie był członkiem faszystowskiej organizacji NSDAP. Nie zgadzał się też z głoszeniem takiej aryjskiej teorii fizyki jądrowej, czyli że to tylko rodowici Niemcy i pochodzenia w cudzysłowie właściwego brali udział w tych kluczowych odkryciach. Za to został aresztowany przez Gestapo. I jak wiecie, pod takimi zarzutami utrzymywania kontaktów z Żydami, to wtedy groziło nie tylko zawieszenie kariery, ale groziła śmierć. Jednak Heisenberg przeżył, działał dalej. Dlaczego tak? Okazuje się, że na wieść o aresztowaniu syna jego matka kontaktuje się z koleżanką ze szkolnej ławki, prosząc, aby ta wstawiła się u swojego syna za nim, żeby doprowadzić do uwolnienia Heisenberga. I teraz możemy sobie zadawać pytanie, kim u diabła był ten syn, że wystarczył właściwie jeden telefon, bo on się osobiście za nim wstawił i taki człowiek został wypuszczony. Pamiętajcie, jest nagonka na wszelakich ludzi, którzy są niewygodni III Rzeszy. Tutaj jest współpraca z Żydami, to jest bardzo poważny zarzut, a jednak okazuje się, że tym synem tej szkolnej koleżanki był nikt inny jak Heinrich Himmler. I Himmler osobiście właśnie przyczynia się do uwolnienia Heisenberga. Ale już mu mówi, że koleżeństwo matek to jest jedna rzecz, ale on ma być bardziej ostrożny i może rozważny. Może jednak rozważy współpracę z władzą. Wiemy na pewno, że krótko po uwolnieniu staje się członkiem programu jądrowego III Rzeszy. Ba, po roku staje się jego szefem. Jednak cały czas dla władz hitlerowskich musi być osobą podejrzaną. Dlaczego? Dlatego, że dostaje zaproszenie, żeby pojechać z wykładem do Ostinstitutu w Krakowie na samo polecenie Hansa Franka, który jest zarządcą tak zwanego generalnego gubernatorstwa, a jednak wykład nie odbywa się. Dlaczego? Bo Heisenberg nie dostaje zgody Ministerstwa Edukacji III Rzeszy na wykład, na wyjazd. Czyli musi być dla nich niewygodny jeszcze, a przynajmniej niegodny zaufania.
Ale sytuacja zmienia się diametralnie, kiedy jego bliskim współpracownikiem będzie syn sekretarza stanu III Rzeszy. Wtedy on już jest potwierdzony, że jest po odpowiedniej stronie barykady. Razem z tym współpracownikiem wyjeżdżają na konferencję astrofizyczną do Kopenhagi. I tam się zaczyna taki zgrzyt, nie do końca wyjaśniony do dzisiaj, ponieważ na tej konferencji ma miejsce spotkanie Heisenberga z Borem, a więc dwóch przyjaciół, dawnych współpracowników. To wiemy na pewno. Ale czy to spotkanie odbyło się w gabinecie Bora, jak twierdzi sam Bor, czy w ogrodzie przylegającym do domu, jak twierdzi Heisenberg, tego nie ustalono. Dwie osoby, dwie różne wersje. Bohr powiedział, że Heisenberg namawiał go na kolaborację z Niemcami. Powiedział, twierdził, że niemiecki program jądrowy jest blisko sukcesu, jednak po prostu był przekonany o zwycięstwie III Rzeszy w wojnie i raczej namawiał Bohra na kolaborację z hitlerowskimi Niemcami. Heisenberg twierdził coś zgoła innego. On powiedział, że niemieccy naukowcy pracują nad wynalezieniem energii jądrowej, ale niekoniecznie nad wynalazkiem bomby jądrowej, że oni celowo ją opóźniają, wynalezienie tej bomby, specjalnie. I namawiał go na taką kolaborację, na taką współpracę, żeby opóźniać te prace nad bombą jądrową po obydwu stronach barykady. Bohr powiedział zdecydowanie nie. On był przekonany o zwycięstwie III Rzeszy i on powiedział, że za chwilę właśnie będzie wynaleziona bomba jądrowa, która przechyli szale zwycięstwa na rzecz hitlerowców. Jedno jest pewne, ta rozmowa zakończyła wieloletnią przyjaźń obydwu panów. Nie ustalono co, jak i konkretnie, ale ten temat ożył na nowo, kiedy to w 2002 roku znaleziono prywatne notatki Bohra i list, który napisał do Heisenberga. Planował go wysłać w 1961 roku na jego 60. urodziny. On był głęboko gdzieś w notatkach schowany. Potwierdzono, grafolog potwierdził, że jest to pismo Bohra, więc na pewno on napisał. W tym liście zawarł takie informacje, że on dziwi się, czemu Heisenberg zmienia bieg wydarzeń, czemu przecież jest dawno po wojnie, nie powie, jak było naprawdę, że on pamięta każde zdanie tej rozmowy, że nie ma sensu dłużej kłamać. Wiadomo na pewno, że w końcu nie zdecydował się wysłać tego listu, ale wysłał podobno kartkę na 60. urodziny, ale tego też oficjalnie nie wiadomo, ale ten list właśnie i nowe jakby rzucenie światła na tą sprawę, na tą rozmowę dwóch naukowców było nawet przedmiotem artykułów takich naukowych z 2002 roku. A my przenosimy się do Krakowa. Kraków pod niemiecką okupacją znajduje się dosyć szybko, bo już 6 września 1939 roku. I po stworzeniu generalnego gubernatorstwa, na którego czele stanął sam Hans Frank, który za siedzibę wybrał sobie Wawel, i rozpoczęła się walka z polskim systemem edukacyjnym, z polskim systemem oświaty. Planowano zlikwidować wszystkie szkoły z wyjątkiem podstawowych i zawodowych. I rozpoczyna się, tak jak powiedziałam, walka z polską inteligencją, a 3 listopada 1939 roku Hans Frank zwraca się z prośbą za pośrednictwem też szefa Gestapo w Krakowie Bruno Millera o to, żeby rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Tadeusz Lerz-Pławiński zwołał na 6 listopada zebranie wszystkich profesorów i kadry naukowej UJ-u. Ma być wygłoszony wykład o stosunku władz III Rzeszy do edukacji wyższej na ziemiach podbitych. Taki jest plan. No więc 6 listopada rzeczywiście o 12 to zebranie się odbywa, ludzie są zgromadzeni w auli, ale budynek Collegium Novum, który widzimy jeszcze tutaj w odsłonie takiej faszystowskiej, zostaje otoczony przez kordon policji. Wszyscy będący w środku, głównie kadra profesorska Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, ale kilka przypadkowych osób, które akurat pechowym zbiegiem okoliczności były w budynku, zostaje aresztowanych. Pod jakim zarzutem? Pod zarzutem nielegalnego rozpoczęcia roku akademickiego bez uzyskania zgody władz hitlerowskich. I teraz aresztowano 183 osoby, które zostały przewiezione najpierw do Wrocławia, a później do obozu koncentracyjnego. Ta akcja, zwana w historii jako Sonderaktion Krakau, zostaje skrytykowana przez cały świat.
nie tylko świat aliancki stojący w kontrze do hitlerowskich Niemiec, ale także przez faszystowskie współpracujące z hitlerowcami Włochy. Więc protestują włoscy naukowcy, włoski rząd, nawet Watykan. I efektem tych protestów jest to, że 8 lutego 1940 roku zostaje uwolnionych 101 więźniów powyżej 40 roku życia, reszta jest przewieziona do Dachau. Ale należy pamiętać, że do tamtego czasu w niewoli umarło na skutek chorób, wyniszczenia 12 profesorów spośród tych 101. Poza tym jeszcze po powrocie do domu umarło też kilka kolejnych osób, a właściwie nikt nie odzyskał takiej sprawności jak przed tym aresztowaniem. No niestety, ale nie, tak jak powiedziałam, nie wszyscy zostają uwolnieni. Później uwolniona jest reszta, do końca 1940 roku uwolniono wszystkich z wyjątkiem trzech. Wśród tej trójki był na pewno geograf doktor habilitowany Wiktor Ormicki i filozof profesor Joachim Mettelmann. I Ormicki zajmował się właściwie w obozie w Gusen. On jeszcze dokończył dzieło podobno bardzo innowacyjne jak na tamte czasy, bardzo oświecone, poruszał w swojej pracy zagadnienie zaludnienia kuli ziemskiej. Skończył tą pracę w niewoli, odpowiadał za życie naukowe i za życie takie kulturalne obozu. Jednak ratunku ze względu na swoje pochodzenie żydowskie nie miał. I został zamordowany w akcie łaski za tą swoją działalność. Mógł wybrać, czy woli zostać być powieszony, czy woli zostać utopiony. Wybrał powieszenie i ostatnie jego słowa w drodze, właściwie na śmierć, były takie. Wiem, po co mnie wołają do umywalni. Idę jednak ze spokojem, idę w tym głębokim przeświadczeniu, że nie ginę na marne, że to wszystko za Polskę. Profesor Mettelmann, który zajmował się zagadnieniem determinizmu w naukach przyrodniczych, jego dzieło życia miało mieć 6 tomów. Pierwszy tom dotyczący determinizmu w fizyce został wydany. Nie dokończył drugiego tomu, który dotyczył zagadnienia determinizmu w biologii. Ten umarł w obozie w Buchenwaldzie w 1942 roku i co odnotowano na karcie obozowej numer 7927. Do dzisiaj właściwie jest to taka smutna karta historii, taki podstęp właściwie, który skończył się, jak wiadomo, tragicznie. Na ścianie Uniwersytetu Jagiellońskiego jest tablica upamiętniająca to tragiczne wydarzenie, ale możemy też podejść do sprawy inaczej. Skoro odwagę mają do wyrażania sprzeciwu przeciwko temu, tej akcji wyrażają faszystowskie Włochy, to można zapytać, co w środowisku naukowym niemieckim. W końcu musimy wiedzieć, że do dzisiaj tak naprawdę środowisko naukowe to jest jedna mała bańka mydlana. Od konferencji do konferencji tych ludzi się zna mniej albo bardziej. No to zadajmy pytanie, co zrobił bohater naszego wykładu Heisenberg na wieść o tej akcji. Pamiętajcie, mówimy o nobliście i o szefie niemieckiego programu jądrowego, więc nie mówimy o takim szaraczku. To jest kluczowa postać. Otóż on podobno pytał. Pytał o profesora Jana Weizenhoffa, jednak to jest fizyk, krakowski fizyk, jednak uspokojony, że nie ma go na liście tych więźniów, w ogóle pomija sprawę i nie zajmuje stanowiska. Zupełnie, totalnie nic, a przecież ma możliwości. Jan Weizenhoff uniknął aresztowania tylko dlatego, że przebywał służbowo we Lwowie, kiedy to się zadziało. Przez długi czas, jak faszyści doszli do tego, że jego nie ma na tej liście, a być powinien, to musiał się ukrywać. Przeżył wojnę, zmarł w 72 roku w Krakowie. Do końca życia był związany z życiem naukowym i z fizyką. Uwielbiał też piłkę nożną, stąd to zdjęcie nieprzypadkowe. I nieoficjalnie też mówiło się, że on pojechał zawodowo rzeczywiście do Lwowa, ale być może na jakiś turniej piłki nożnej. Niemniej jednak na pewno ocalił życie z tego powodu, z dużym prawdopodobieństwem. A my jesteśmy w grudniu 1943 roku, tak? Nie doszłam do informacji, kto był trzeci. Mimo tego właśnie poszukiwań, tych na pewno nie wiem, kto był trzeci właśnie. W 1943 roku ma miejsce w Krakowie wydarzenie, które by było nie lada gratką dla świata naukowego i nie tylko ówczesnego Krakowa, ponieważ przyjechał z wykładem jeden z twórców mechaniki kwantowej.
laureat Nagrody Nobla z 1932 roku. Tak, Kraków odwiedził w końcu Werner Heisenberg. Jednak tu się pojawia znowu zgrzyt niezgodności, dlatego że on miał w zwyczaju prowadzić terminarz pamiętnik, w którym opisywał każdy wykład, który wygłasza. W przypadku tego wykładu nie pojawia się żadna wzmianka w jego notatkach. Co więcej, z reguły wysyłał do rodziny, do znajomych kartki z pozdrowieniami z takich wykładów. Zachowały się i te notatki, i te kartki prawie dla każdego z nich. A jeżeli się kartka nie zachowała, to jego notatka. Tu też nie pojawia się w korespondencji z rodziną żadna wzmianka o tym wykładzie. Niemniej jednak w gazecie Krakauer Zeitung z dnia 18 grudnia 1943 roku możemy przeczytać: profesor Heisenberg, dyrektor Instytutu Cesarza Wilhelma w Berlinie, wygłosił w sali Ostinstitutu wykład o aktualnych celach badań fizycznych. Po omówieniu rozwoju fizyki atomowej i mechaniki kwantowej przedstawił osiągnięcia fizyki jądrowej, która pozwala urzeczywistnić przemiany jąder, a przez to stary sen alchemików, transmutację pierwiastków chemicznych. Więc wykład odbył się na pewno. Co o nim wiemy? Wykład Najmniejsze cegiełki materii, bo tak można przetłumaczyć jego niemiecki tytuł, został bardzo entuzjastycznie przyjęty. Z sukcesu gratulował mu sam Hans Frank, czyli szef tego generalnego gubernatorstwa. No dobrze, co dalej? Na pewno odbył się w jednej z najbardziej eleganckich sali Kolegium Kopernikańskiego UJ, która dzisiaj nosi nazwę profesora Józefa Tischnera i jest dedykowana do najbardziej podniosłych uroczystości uczelnianych, więc zapewne tam. Podobno sukcesu gratulował mu sam Hans Frank, ale wykład był tylko dla Niemców, ponieważ dwóch fizyków Rejewski, między innymi Mięsowicz, nie zostali wpuszczeni na salę. Według pogłosek całą salę wypełniali żołnierze Wehrmachtu. No dobrze, no żołnierze wojskowi na wykładzie z chemii kwantowej, no posłuchać można. Pytanie, czy ktoś coś zrozumiał, taki sukces. No to jeszcze dokładając do tego, że w ówczesnym czasie stacjonowali w Krakowie nie rodowici Niemcy, najemnicy ukraińskiego i łotewskiego pochodzenia. To wyobraźcie sobie wojskowych, obcojęzycznych, być może mówiących po niemiecku piąte przez dziesiąte i jeszcze na wykładzie dotyczącym chemii kwantowej, samych wzorów, założeń i w ogóle, gdzie mechanika kwantowa nie jest dziedziną łatwą, nawet dla fizyków zajmujących się innymi dziedzinami fizyki, ale podobno był spektakularny sukces. Być może, tylko pytanie, czy ktoś, kto był na sali, na pewno to zrozumiał. I teraz, tak jak powiedziałam, znajduje się szereg takich niejasności dotyczących tego wykładu. Nie wiadomo właściwie, dla kogo był ten wykład. Widać, dla Heisenberga też był on niewygodny, dlatego że nie umieszcza go w żadnych swoich notatkach. On wojnę przeżył, zmarł dopiero w Monachium w 1972 roku i po wojnie znalazł się jeden odważny, który zapytał, po co to wszystko. Odpowiedź była taka, że on nie mógł sobie zrobić z Hansa Franka wroga, nie chciał odmówić. Tylko pytanie, czy jego pozycja była rzeczywiście na tyle słaba, jeśli mówimy o szefie programu jądrowego, o nobliście, żeby po prostu prowadzić wykład dla fizyków, a nie taką maskaradę dla wojskowych i to jeszcze obcojęzycznych, obcokrajowców. Tego zapewne nie dowiemy się nigdy. Prawda jest taka, że po wojnie przez 6 miesięcy Heisenberg był jako faszysta przetrzymywany w Wielkiej Brytanii. Wrócił do Niemiec, gdzie stworzył między innymi Instytut Maxa Plancka, był też jednym z założycieli CERN-u, ale do końca tak naprawdę pozostaje osobą moralnie wątpliwą. Mimo jego rzeczywiście wybitnych zasług dla rozwoju nauki, to cały czas ta zła sława ciągnie się za nim. Nawet jest taka sztuka, która była wystawiana w wielu miejscach na świecie, nosi tytuł Kopenhaga, gdzie jest przedstawiany jako niewątpliwie zdrajca i kolaborator właśnie z III Rzeszą. I teraz wybitny naukowiec,
pojawiający się rzeczywiście w wielu zestawieniach tych najbardziej genialnych fizyków i genialnych naukowców wszechczasów. W roku 2000 tutaj na czwartym miejscu znajduje się Niels Bohr, na piątym Heisenberg. Ten Schrödinger i Rutherford, którzy się przewijali w trakcie wykładu, na miejscu dziewiątym, na miejscu dziesiątym. Ale już The Guardian z 2013 umieszcza Nielsa Bohra na drugim miejscu. Tutaj widzimy, że Rutherford na dziewiątym, Heisenberga nie ma wcale. W przypadku publikacji subiektywnego zestawienia wybitnych 10 fizyków w historii autor podpisuje się jako The Doc. Na miejscu 10 był Niels Bohr, na 8 Rutherford, ale Heisenberga, Schrödingera nie było wcale. Jednak autor pod naciskiem internautów, którzy stwierdzili, jak to nie może być, i Heisenberga, i Schrödingera w zestawieniu powiedział, że się ugina. By się ugiął, on już ma dość tych nacisków i tego po części hejtu, że do jakichś tam innych podrzędnych, powiedzmy, w tym zestawieniu zawarł, a tych nie ma. Także rzeczywiście przewija się mimo tej złej sławy przez te wszystkie zestawienia wybitnych naukowców, bo wybitny niewątpliwie był. No i na zakończenie zdjęcie, kiedy jeszcze wszystko było proste i oczywiste. Niels Bohr dyskutuje zapewne o niełatwych tematach z Heisenbergiem. Jak wiemy, później po wojnie nie było takiej okazji, bo panowie przestali ze sobą rozmawiać, żeby taką rozmowę, mimo tej wieloletniej przyjaźni i sukcesów naukowych odniesionych wspólnie, nie powtórzyły się takie dobre czasy. Także tyle z tego wykładu. Dziękuję za uwagę. Jeśli mają Państwo jakieś sugestie, uwagi, to zapraszam.